Nie w Better Twitchu? Jezu, runa! Runa! Ta runa ostatnio na turnieju rozwaliła ludzi. Angielski pisałeś rozszerzony czy dwujęzyczny? Rozszerzony angielski pisałem. Angielski jest spoko. No i przyjemniejszy przedmiot w szkole. Nic się nie robi. W liceum dalej mieliśmy kartkówki z kurde z Present Simple, nie? Piękna sprawa. Pałkowanie cały czas tego samego. Ciup. Chodziłeś do Elo? Tak. Liceum ogólnokształcący. Także miałem te wszystkie jakieś, nie wiem, historię, biologię, mimo że byłem na matwizie. Jak uczyłeś się angielskiego? A nie wiem, w sumie, to tak jakoś... Nie wiem, ja nie miałem nigdy problemów z językiem, wiecie, z angielskim. Tak po prostu, nie wiem. Wchodził mi dosyć łatwo. Też, wiecie, grałem w gry, to też może pomogło. Wiecie, zawsze te gry były po angielsku, nie wiem, oglądało się jakichś tam youtuberów, streamerów zagranicznych, więc cały czas się tamten kontakt z językiem miało. I też na korki rozszerzające chodziłem. Od podstawówki. Podobno najlepiej jest się nauczyć języka w podstawówce. Tak na samym początku, nie wiem, pierwsza od 1 do 3 podstawówki, no nie? Jak najwięcej wpolisz angielskiego, tym najwięcej ci zostanie na później i potem jest dużo łatwiej się uczyć. Więc nie wiem, no w 1-3 jakoś chyba dużo się uczyłem angielskiego w podstawówce. I potem po prostu nie miałem problemu, żeby rozszerzyć, jakby wiecie, słownictwo. Ta, i tak są jakieś 4-latkowie, którzy 13 języków znają. Koleś rozstawił C4, myśli, że nie wie, czy co? Co ci ludzie robią, czat? Co ci ludzie robią? Dzięki, Arek. U mnie nie ma angielskiego w szkole, bo szkoła jest za biedna i nie mogą znaleźć nauczycielki. To chyba tak nie może być, co? Co, nie masz języka, bo nie ma nauczycielek? Siema, słuchajcie, nie mamy polskiego, matmy i angielskiego, bo nie ma nauczycieli, elo. Będziemy się uczyć garncarstwa od dzisiaj. To chyba muszą mieć, inaczej by chyba szkoła nie funkcjonowała, nie? Jakby nauczycieli nie było. Pompa była na dachu? Kurde. A, dobra. Walić. Walić to. Nibelt? Wykrzyknik pies? 5417 zaszczekań. Czy ja czat mogę poprosić troszeczkę serduszek? Czy ja mogę poprosić troszeczkę serduszek? Jak kupujesz piesełka, to się dołożę. Ale jak kupisz jakiegoś szczurowca, to tragedia będzie. Pies. Wykrzyknik pies. Ja mam najlepszego psa na świecie. Mam kamelka. To jest taki mieszaniec, wiecie? Znalazłem kiedyś dwa małe psy, które uprawiały miłość pod mostem. W Londynie. Stwierdziłem, a! Przygarnę. I wyszedł kamelek. Taki mieszaniec. I walnęło. I walnęło. Hejcia. No i łatwiutko, czat. A co ty pod mostem robiłeś? Szukałem psa. I znalazłem najlepszego na świecie. Evron Love. Dzięki bardzo, Nibelt. Dzięki bardzo, 20 dolków. A co ty, Nibelt, kurde? Tak późno w nocy? Teraz już w ogóle jest jakieś takie przestawienie, nie? Że już jest ta szkoła. Zaraz ja będę miał studia. Kurczę. Dla mnie angielski jest tak jak polski, ale niemieckiego to za nic nie rozumiem i ledwo miałem 3 i 2 w gimnazjum.
Ja wiem tak z francuskim, nie wiem, angielski... Jakoś tak nie wiem, angielski jest dosyć chyba prosty po prostu. Jeżeli chodzi o, nie wiem... Jak jest złożony czy coś, no nie? Pamiętam, że nie wiem czy w francuskim tak jest, ale... W jednym języku nie robi się na przykład, że jest 60, tylko... Dwie dwudziestki i dziesiątka i pięć. I to są na przykład cyfry jakieś, no nie? Że tak się, jakby, tak się mówi na polski. Chyba we francuskim tak jest. Ktoś zna francuski? Że wiecie, mówi się tak jakby składać. Na przykład we francuskim, no właśnie. Jakby, jak chcecie powiedzieć 60, to musicie powiedzieć 3 razy 20. Bo nie ma, jakby słowa 60. Więc musicie powiedzieć 3 razy 20. W niemieckim też tak jest? A po prostu angielski masz 60 i tyle. Nie masz jakiejś kombinacji, nie wiem, może po prostu angielski jest prostym językiem i dlatego tak łatwo wchodzi. Hiszpańskim i włoskim jest normalnie. Dla mnie to pora, kiedy kładę się do poduszki, zaraz spać, nie mam czasu w dzień, to chociaż do poduszki cię odpaliłem. O, Nibble, ty jesteś kochany. Jesteś kochany. Dla mnie angielski nie jest prosty. Wydaje mi się, że angielski jest najprostszym językiem takim obcym, jakiego się można nauczyć, no nie? No bo tak naprawdę, nie wiem, niemiecki ma chyba trudną wymowę. Francuski ma jakąś głupią składnię. Wydaje mi się, że angielski... Siorp był. O, wracam się. Wracam się. Był w ruinach, Siorp? Wracamy się do ruin. Także wydaje mi się, że angielski jest jakby taki najprostszym, taki do nauczenia się chyba. Jest, faktycznie. Sokole oko czatu. Dzięki. I siup. Może nie tędy, co? Hiszpański. Łatwiutki. W angielskim jest 20 multiple by 3. Rosyjski jest prosty? Może rosyjski. Tylko, że widzicie, w rosyjskim macie też ten alfabet, no nie? Który musicie ogarnąć. Chyba, że jest po prostu prosty. Ale macie w rosyjskim tą cyrlicę, nie? Zupełnie inne literki. Żeby się też nie myliły. Siema, Michu. Witam, dzień dobry. Łatwy jest. Angielski używasz wszędzie, w piosenkach, w grach itd. No, ale naprawdę, jak wiecie, czat, chcecie się nauczyć jednego przedmiotu jakiegoś w szkole i nie wiecie czego, to nie wiem, może proponuję angielski, bo angielski wam się przyda w życiu. Wszędzie w sumie wymagają angielskiego, plus jest dosyć łatwy. Plus, jak znacie angielski, to nie ma znaczenia w jakim kraju będziecie i tak się porozumiecie, nie? Bo angielski jest już... Jak się nazywa angielski? Angielski się jakoś tak fajnie nazywa, to nie jest język narodowy, tylko język... Jakoś, nie że ustawowo globalny, czy coś takiego, że w każdym urzędzie muszą znać angielski. Gdzie byś, do jakiego kraju byś nie poszedł, to muszą znać angielski. Muszą cię jakby móc obsłużyć. Światowy? Może tak się. Światowy urzędowy? W sumie Rift był, nie? Go Rift. Uniwersalny, o, może tak właśnie. Że jakby... Nie możesz, nie może być sytuacji, że pójdziesz do jakiegoś kraju, zapytasz się policjanta o coś po angielsku i on nie wie, o co ci chodzi, czy coś takiego. Wiecie, jakby wszędzie możecie się posłużyć angielskim. Wiadomo, że, nie wiem, jakaś pani Krysia, która będzie przechodzić na ulicy, wiadomo, że nie musi znać angielskiego, no bo nie jest od niej wymagane, żeby znała. Ale jakby wszyscy, nie wiem, urzędnicy, że tak powiem, powinni i muszą znać. W Polsce tak jest? No w Polsce się pewnie zdarza, mimo że i tak mają wymóg, żeby znać, nie? Co oni robią? Nie wiem, szukają się? Chowanego? Typ jeszcze w rzece. Ła. Strzelił się, schował za drzewem. Ajajaj.
Pykło. No pykło. Essa! Essa! Najsik, 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 najsik. Czy będzie przegląd YouTube'a? Kurde, już trochę późno jest. Możemy sobie po tym meczyku zobaczyć, co tam ciekawego. Długo leciał ten pocisk? No, pociski z tej snajperki bardzo wolno lecą, wiesz? Dzięki bardzo, Rexon. Buziaczek. W niemieckim 60 masz normalnie, tylko masz na przykład 25 i to mówisz najpierw 5, potem 20. Czaję, czaję. Czyli od tyłu jakby, czytasz? Angielski w świecie jest znany z tego, że w przeszłości Anglia wywołała tyle wojen, że trzeba było znać ten język. Wydaje mi się, że to jest prosty, jakiś taki, nie wiem. Dosyć prosty. Nie było mnie... Jest bądź był BF5? Był BF5. Był. Dobra. Jedziemy. Nie wiem, dla mnie dziwnie w ogóle język niemiecki brzmi, jakoś tak strasznie, nie wiem, jakoś tak agresywnie, nie wiem. Hej, Evron, hej, to już panda Evron Love Evron Gold. Typ jaki kozak setup ma, co on robi? Elo? Guys, what the fuck? A tutaj dzięki bardzo Nero za 6. miesiąc. Dzięki bardzo. Dziękuję, dziękuję. Witam bardzo serdecznie na 6. miesiąc, siemanko. Hejcie, hejcie. Hejcie, hejcie. W każdym korpo patrzył przede wszystkim na angielski. Chcesz pracować w wielkiej korporacji? W firmie nauczył cię wszystkiego, ile masz mega język? No, to też. Też pewnie masz jakieś szkolenia, to też pewnie w języku angielskim, nie? Ktoś przeskoczył tu. Niebieski Tommy. Niebieski Tommy. Wręcz czemu ludzie nazywają to Tommy, a nie Dramgan? No się nazywa Dramgan, no ale wiadomo, że jak ludzie mówią Tommy Gun, no to wiadomo o co chodzi, nie? Bo tak samo wygląda. Może nie wiem, nie mają jakichś praw do nazw czy coś takiego. Bo Scar też się nazywa Scar, tylko Assault Rifle, no nie? Jest Heavy Shotgun, Heavy Sniper Rifle. Jakby bronie nie mają faktycznej nazwy, tylko jakby swoją kategorię. Na przykład snajperka, duża snajperka, ciężka snajperka. Jakby wiecie, nie nazywają się faktycznie jakby po broni. Czy używam Stream Decku? Yes! Na przykład mogę sobie facecama odpalić. Albo wyłączyć submode, albo włączyć. Jezu! To był długi spray. W sumie. Czemu nie? I uciekł. Aha. Pasik. Typ nam wszystko skolapsuje.
Ja myślałem, że tu przyjdzie. A ty, kolego? Czy to on był z tą rakietą? Nie, nie był on z rakietą, na pewno. Uciekł lunchpadem znowu? Nie, no jest tutaj, jest, jest. Jest, jest! Zawodnik. Wyskoczył jak kuna. Co to kurde za zorganizowane ataki? Sio! Sio! Gościu, jaki jest twój cel? Mogę być na odcinku? Wiesz co, ja myślę, że tak. Pozdro śmieciu! Pozdro śmieciu 2! I pozdro śmieciu. Aaaa! To był taki klip chat. Kurde. To kolejny z rakietami. Dzieje się tego hycla? Niespodziewanego. Ja muszę się zbliżyć, bo te pociski tak wolno lecą, że jak on usłyszy, że strzeliłem, to się po prostu kucnie. Nie na snajperki, bo giniesz. To prawda. To prawda. To prawda. GG. A skurde tą końcóweczkę. Przypiekło, przypiekło, przypiekło. Przypiekło tą końcóweczkę. GG.